Myślę, że sytuacja w Legii jest bardzo złożona. Jest dzisiaj to składowa złych decyzji chyba i polityki, która była w Legii prowadzona przez ostatnie lata, chociażby polityki transferowej. Zawsze dziwiłem się, że Legia pozbywa się obcokrajowców, którzy, można powiedzieć, stali się przez czas grania w Legii legionistami. Mam tu na myśli Antonicza czy Wesowicza, a zamiast nich kupują zawodników płacąc 2 miliony euro, jak Castrati czy Haratin, sprowadzając 9 piłkarzy w ostatnim okienku transferowym. Ta drużyna straciła tożsamość, nie ma liderów, bo z tych 9 aż 8 było piłkarzy z zagranicy i ja myślę, że nie można tworzyć drużyny, kiedy co roku sprowadza się aż tylu nowych zawodników. Drużyna wtedy rzeczywiście nie ma tożsamości, często zwalnia się trenerów, więc tutaj też nie ma cierpliwości. Ja myślę, że dzisiaj Legia płaci za to, co proponowała, jeżeli chodzi o zarządzanie przez ostatnie kilka lat. Wcześniej to się udawało, zdobywała mistrza Polski, ale przy braku stabilizacji, jeżeli chodzi o potencjał ludzki, mam na myśli zawodników i tak częstych zmiany trenera, to kiedyś musiało się tak skończyć, jak się skończyło dzisiaj, że Legia jest najgorszą Legią od 1936 roku, więc to jest coś niewiarygodnego. Przegrywa mecz za meczem, przegrała 10 spotkań w tym sezonie, a tak dla porównania Górnik Łęczna przegrał 8, a jest ostatni. Więc myślę, chyba nikt z nas nie wierzy to, że można doprowadzić Legię do takiej ruiny, jakiej została doprowadzona, bo to jest ruina bezwzględnie. I ja, oglądając każdy mecz Legii, zadaję sobie pytanie, kiedy ta drużyna wyjdzie z tego kryzysu, ale nie wiem, czy ten skład, który jest na dzisiaj, jest w stanie z tego kryzysu wyjść. Myślę, że to, co powiedziałem, że w Legii brakuje liderów, że jest, nie powiem, czy za mało tożsamienia się z tym klubem, bo tego też nie mogę stwierdzić. Natomiast jeżeli chodzi o wynik sportowy, o ludzi, którzy do Legii przyszli, na pewno nie jest to na tyle potencjał i jakość piłkarska, żeby mogli Legii zagwarantować to, co chciałby jej prezes, czyli i europejskie puchary, i zdobywanie mistrza Polski. Legia poświęciła ligę dla europejskich pucharów, chociaż uważam, że w tych europejskich pucharach ten najbliższy mecz czwartkowy będzie niesamowicie trudny i najprawdopodobniej w ostatnim meczu Legia ze Spartakiem Moskwa zawalczy o to trzecie miejsce i w ogóle jakkolwiek kontynuację swojej przygody w europejskich pucharach. Ale sytuacja jest naprawdę już nawet nie kryzysowa, bo kryzysowa to była 3 mecze temu. Teraz jest po prostu, nie wiem, jak to określić, potwornie zła. Jakbyś miał możliwość zarządzać tym klubem, to jaka byłaby twoja pierwsza decyzja? Czy generalnie, tak jak powiedziałem, ja uważam, że potrzebna jest stabilizacja, zaufanie do ludzi, którym się ufa, i ci, którzy podejmują dobre decyzje. Uważam, że w Legii tych decyzji dobrych ostatnio było bardzo, bardzo mało. I tak jak mówię, ja jestem postronnym obserwatorem i to, co mówiłem wcześniej, nie rozumiem, że pozbywa się piłkarzy, którzy są w klubie ukształtowani i naprawdę dają wysoki poziom, i za nich płaci się grube pieniądze za innych, wprowadzając na ich miejsce, i to gdzieś tam nie wypala. Więc ja bym doceniał tych, których bym miał. Uważał, że jeżeli ktoś by się sprawdził, bo w Legii od jakichś ostatnich dobrych kilku lat mam wrażenie, że pozbyła się zbyt lekką ręką piłkarzy, którzy mogą jeszcze dać tej drużynie dużą wartość, a przede wszystkim zżyli się ze środowiskiem, z klubem, z miastem. I to jest chyba duży problem, bo dzisiaj mówi się, że Legia w tych trudnych momentach nie potrafi znaleźć iluś liderów w każdej formacji, żeby ten kryzys zażegnali, a to jest namiastką czy pokłosiem właśnie tych częstych zmian personalnych, również na stanowisku trenera.